Dobry wieczór. Chciałbym zacząć od zadania Państwu kilku prostych pytań. Czy potraficie skutecznie odmówić na jakąś nachalną propozycję? Albo czy potraficie rozwiązywać konflikty w zespole? Albo czy jesteście dobrymi szefami, albo bylibyście dobrymi szefami? Te umiejętności, o które Was pytam, to są umiejętności interpersonalne. Społeczne, nazywane też umiejętnościami miękkimi. To są umiejętności uniwersalne i są bardzo przydatne zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Są wysoko plasowane w rankingu cech pożądanych na rynku pracy. Chciałbym dzisiaj opowiedzieć o tym, jak można te umiejętności nabyć, jak można je przeanalizować albo wzmocnić. Czy ktoś z Was był kiedyś na nudnym szkoleniu? Ja dzisiaj chciałbym opowiedzieć o szkoleniach pracujących stylem naturalnym dla człowieka, starym jak świat i skutecznym, o uczeniu się przez doświadczenie. Kilka lat temu pojechałem jeszcze jako uczestnik na szkolenie do Holandii. Szkolenie zatytułowane było Zarządzanie kryzysem w organizacji. Kupiłem bilet, spakowałem się, pojechałem. Ośrodek szkoleniowy mieścił się w starym dworku, uroczo położonym, otoczonym zielenią. Pomyślałem sobie, że bardzo miło i przyjemnie spędzę tam czas. Szkolenie zaczęło się standardowo. Tematyką przewodnią był konflikt, stres i działania, jakie należy podjąć, żeby naprawiać to, co złego dzieje się w organizacji. W pewnym momencie prowadzący szkolenie zaczął opowiadać o tym, ilu ludzi w Holandii rocznie ginie w wypadkach samochodowych, ilu jest potrąconych, ilu topi się w kanałach, a ilu w rzekach, ilu jest pogryzionych przez psy, ilu przez kleszcze i jaki to ma w ogóle związek. Pomyślałem sobie, że no dziwna sprawa, po co mi to mówi. Potem, po sesji, już późnym wieczorem w okolicach 22-23, prowadzący poprosili uczestników, żeby przeszli do innej sali i poprosili, żebyśmy wchodzili tam pojedynczo. No ja poszedłem gdzieś tak około 23, a tam organizatorzy z uśmiechem na ustach zabrali mi telefon komórkowy, dokumenty, paszport, pieniądze, kazali rozebrać się do majtek. Z oczami jak spotki patrzyłem, jak przeszukują moje dżinsy i buty, czy czegoś tam nie schowałem. Potem oddali mi ciuchy, dali jeszcze karteczkę z napisem po holendersku, zalaminowaną, żebym powiesił sobie na szyi. Dołączyli do mnie jeszcze trójkę ludzi z innych krajów i wyrzucili nas z hotelu. Powiedzieli, że nie mamy prawa tam wracać przez 3 dni. Na wyjściu przy bramie dali nam jeszcze kopertę z zadaniami, które mamy wykonać podczas tych 3 dni bezdomności. I tak znalazłem się w obcym kraju, w obcym mieście, z ludźmi, których nie znam, na ulicy w nocy. Praktycznie bez niczego. Pomyślałem sobie wtedy, że no ładnie, jeszcze godzinę temu byłem w pokoju, miałem do dyspozycji prysznic, pościel, wygodne łóżko, a teraz proszę, leżę na trawniku przy ulicy, pod plandeką pożyczoną z budowy, przytulony do jakiejś Szwedki i Rumuna, a obok świfacy z Pakistanu. Mijali nas ludzie, wracali wtedy z imprez. Niektórzy patrzyli z zainteresowaniem, inni mijali obojętnie. Pojawił się patrol policji na rowerach, zaczęli nas pytać, co my robimy. My poprosiliśmy, żeby nas aresztowali, no dzięki temu może spędzimy noc na wygodnej pryczy, ale powiedzieli, że my nic złego nie zrobiliśmy, więc nie mogą nas aresztować. Ze snu nici. Całą noc spędziliśmy dywagując, jak uda nam się przetrwać i jak będziemy podróżowali po Holandii, nie mając grosza przy duszy, bo takie też było nasze zadanie. Więc uznaliśmy, że musimy polegać na naszym uroku i wdzięku. Ten drugi walor minął wraz z nastaniem poranka, gdy obudziliśmy się z poplątanymi włosami, na twarzach pojawił się zarost. No, dla ścisłości na twarzy Szwedki nie pojawił się żaden zarost. W wygniecionych, brudnych ciuchach. Pamiętam dobrze moment, w którym chciałem skorzystać z toalety w jakiejś drogiej restauracji. Zajrzałem tam przez okno, patrzę, a tam się dzieje jakaś impreza. Wyglądało jak ślub czy komunia, ładnie ubrani ludzie i no, jedzą, stołują się, a ja stoję nieogolony, z nieświeżym oddechem w wygniecionych ciuchach i nie mogę wejść. Sobie myślę, że to przecież to jest nic wielkiego. Po prostu wchodzisz, pytasz, gdzie jest toaleta i idziesz. Ale nie mogłem, wstydziłem się. Ale potem pomyślałem sobie tak. No, przecież nikt mnie tu nie zna. Nic złego mi się nie stanie. To jest okazja, żeby właśnie takie drobne blokady łamać. Wszedłem, łamiącym się głosem pytam, gdzie jest toaleta, tam. Poszedłem, skorzystałem. Kelner jeszcze przyniósł mi mydło, ręcznik i zamienił ze mną parę słów. Jak już wspomniałem, nic wielkiego. Dla mnie to było coś ważnego na te 3 dni bezdomności. Potem sprawy potoczyły się szybko.
Okazało się, że nocowaliśmy pod biurem nieruchomości i pojawił się z rana właściciel. Bardzo się zdziwił, że leżą cztery osoby pod plandeką. My się spodziewaliśmy, że będzie na nas zły, że będzie krzyczał, ale on powiedział, że nie, spoko, siedźcie sobie. To nawet jest dobra reklama dla mojej firmy. Ja handluję domami, a tu siedzą bezdomni. Potem jeszcze otworzył okno i się nas pyta, czy chcemy kawę. Chcemy, a herbatę też. A potem jak wrzucaliśmy 16 kostek cukru do herbaty, to on na nas patrzy i mówi, co z wami jest nie tak. A my mówimy, że no jesteśmy troszkę wymarznięci, głodni, a najważniejsze, nie wiemy, kiedy będzie następny posiłek. No to on powiedział, że z żoną planował zrobić grilla wieczorem i czy nie mielibyśmy ochoty wpaść. No, mieliśmy ochotę. Zatem umówiliśmy się z nim, że po jego pracy przyjdziemy pod jego biuro i zabierzemy się z nim samochodem. Resztę dnia spędziliśmy na mieście. W restauracji myliśmy podłogi za ciepły obiad. W pubach rozkładaliśmy ogródki piwne za paczkę chipsów i butelkę wina. Dzięki temu było z czym iść na tego grilla. Na grillu najedliśmy się, napiliśmy, przez Skype'a skontaktowaliśmy z domami, zaproponowano nam nocleg, szlafroki, szczoteczki do zębów. Na drugi dzień po śniadaniu, gdy nasz gospodarz odwoził nas do lasu na miejsce wykonania kolejnych zadań, powiedział, nie wiem czemu tak bardzo wam pomagałem, ale chyba chciałem być częścią waszej przygody. I to było dla mnie słowo klucz, przygoda. Tak miałem to traktować, żeby czuć się dobrze, żeby rzeczy ze stresu nie leciały mi z rąk, musiałem to traktować jako przygodę. Potem był jeszcze cały szereg zadań, podróżowaliśmy autostopem, jeździliśmy na gapę pociągami, pokłóciliśmy się, bo w grupie pojawił się konflikt, ciągłe spędzanie czasu razem miało swoje skutki. A trzeciego dnia wylądowaliśmy kilkaset metrów od granicy z Niemcami i tam przyjęliśmy propozycję od spotkanego człowieka na ulicy, który powiedział, że skoro nie mamy gdzie spać, możemy spać w jego szopie na narzędzia w ogrodzie. Okazało się, że ta szopa jest wielkości normalnego domu, a on jest lokalnym multimilionerem. Zatem znowu szykował się niezły nocleg, no i dobra impreza. Po trzech dniach wróciliśmy do ośrodka szkoleniowego, względnie wyspani, najedzeni i na kacu. I wtedy w zasadzie zaczęło się szkolenie, bo było to szkolenie prowadzone metodologią uczenia się przez doświadczenie. Na takim szkoleniu trener nie jest nauczycielem, nauczyciel uczy. Trener stwarza sytuację, w której ty możesz się czegoś nauczyć. I prowadzący wyszli z założenia, że nie ma takiego slajdu w prezentacji multimedialnej, który oddałby to, czym jest stres. Lepiej jest podstawić człowieka w sytuacji stresowej i pozwolić mu rozumnie analizować to, co się z nim działo. Jak to wygląda, pokazuje dobrze slajd uczenia się przez doświadczenie według Dawida Kolba. Ja myślę, że to jest całkiem znany schemat. Pierwsza rzecz to jest doświadczenie. No, w naszym wypadku to była ta bezdomność nieplanowana, a potem następuje refleksja. W tym momencie zadaje się mnóstwo pytań. Wtedy trenerzy pomagają sprawdzić, co funkcjonowało dobrze, co funkcjonowało źle. Co byś zrobił inaczej? Jak się czułeś? Jak twoje decyzje miały wpływ na innych? Potem jest teoria. To jest wyprowadzenie jakiejś generalizacji z tych refleksji. Jakaś taka kwintesencja, wnioski dla samego siebie. Okej, następnym razem zrobię tak i tak, albo to nie grało, muszę to zmienić. A czwarty punkt to już jest praktyka. Albo w następnym zadaniu, w następnym ćwiczeniu, albo już w realnym życiu. Czego można się tak nauczyć? Bardzo wielu rzeczy. Jak być lepszym szefem, jak odmawiać, jak lepiej negocjować, jak wyprowadzać grupę z chaosu, jak wprowadzać nowy projekt w firmie. Na takim szkoleniu nie korzystacie tylko z sali szkoleniowej. Idziecie do parku, do lasu, wspinacie się, idziecie do portu, do galerii handlowej, do parku. Pracujecie w grupach, parach, indywidualnie o różnych porach dnia i nocy. Czego mnie nauczyło to szkolenie w Holandii? Dowiedziałem się paru rzeczy o sobie. Zauważyłem, że gdy coś nie idzie po mojej myśli, strasznie panikuję, że jestem więźniem własnego wizerunku samego siebie, jaki mam w głowie i to mnie czasem blokuje, że należy brać inicjatywę, trzeba działać. Jeżeli się czegoś chce, to trzeba o to prosić. Nie należy zakładać, że jakoś to będzie, że rzeczy się ułożą, że jak to się mówi, wyjdzie w praniu. Nie, jeżeli się coś chce, to trzeba w tym kierunku działać. Innym przykładem uczenia się przez doświadczenie jest projekt, który organizowałem wraz z koleżanką Anią Graczy-Kosowską ze Stowarzyszenia Polites w Szczecinie i z młodzieżą z 5. Liceum Ogólnokształcącego nr 5.
I no, mam tam okazję pracować jako nauczyciel, uczę tam języka angielskiego, ale mogę też uczyć WOS-u. I właśnie pewnego razu powierzono mi naukę WOS-u. To jest jedna lekcja raz w tygodniu. Lekcja, na której uczymy się, jak funkcjonuje państwo, jak działają instytucje państwowe, jak człowiek funkcjonuje w zbiorowości. Czyli wiedza, która zostaje z nami do końca życia. No i tam od czasów, gdy ja byłem uczniem, wiele się nie zmieniło. Otworzyłem podręcznik i widzę, jest bardzo dużo teorii i masa definicji. I jeden z pierwszych tematów to demokracja. Czym jest demokracja? Jest ta stara definicja, że to ze starożytnej Greki, demos lud, kratos władza. I wtedy właśnie wpadliśmy na pomysł, że my zrobimy taką długą lekcję WOS-u, trwającą 6 miesięcy, o tym, czym jest demokracja. Analizując polski system szkolny, zauważyliśmy, że uczniowie nie mają wiele do powiedzenia w kwestii organizacyjnych. Są co prawda samorządy szkolne, ale one nie mają zbyt wielkich prerogatyw. Tak samo jeszcze nie ma budżetu dla uczniów. Więc my wymyśliliśmy taki pomysł. Damy uczniom kilka tysięcy złotych i każemy im te pieniądze wydać. Z pozoru bardzo proste zadanie. Masz kasę i idziesz ją wydajesz i tyle. Ale haczyk tkwił w tym, że muszą te pieniądze wydać wspólnie. Wszyscy razem muszą to uzgodnić. Zatem muszą ze sobą rozmawiać, negocjować, szukać kompromisów, przekonywać się nawzajem. Bo właśnie na tym polega demokracja, przynajmniej w świecie idealnym, tak? Bo to nie jest tylko głosowanie. To jest właśnie bycie ze sobą, rozmawianie i wspólne decydowanie. Ten projekt nazwaliśmy wtedy Wiem i Decyduję, wtedy takie tytuły nadawaliśmy naszym projektom. I wybraliśmy 28 reprezentantów po dwie osoby z każdej klasy. Zabraliśmy ich na trzydniowe szkolenie i to było jedno z najtrudniejszych szkoleń, jakie w życiu prowadziłem. Było jak chodzenie po głębokim, świeżym śniegu. Co krok zapadało się, ponieważ z tymi młodymi ludźmi nikt wcześniej nie pracował na takich tematach. Nikt ich nie uczył, jak rozmawiać tak, żeby dojść do jakiegoś porozumienia. Nie żeby pokrzyczeć, wymienić się opiniami, a potem się rozejść. Zatem uczyliśmy ich komunikacji, zarządzania czasem, zespołem, pieniędzmi. Ale potem jak wrócili po tych trzech dniach, to byli w zupełnie innym kontekście myślowym. Oni już mieli plan, mieli narzędzia, jak ten projekt realizować. Nie zawsze szło łatwo. Tak? Dorośli powątpiewali w to trochę. Mówili, że no dobra, dobra, a jak oni wezmą te pieniądze i wydadzą je na jakieś głupoty, no i co wtedy? Nie wyjdzie wam ten eksperyment. No ale my wtedy odpowiadaliśmy, że a czemu miałby nie wyjść? Jeżeli oni wezmą te pieniądze, wydadzą je na głupotę, to znaczy, że eksperyment wyszedł. Pokazał, że młodzież jest na takim etapie, że wydaje pieniądze na głupoty. Przecież eksperyment, żeby się udał, nie musi potwierdzać z góry założonej tezy. On ma nam pokazać, jaki jest stan faktyczny. A uczniowie stanęli na wysokości zadania. Przede wszystkim z tych kilku tysięcy złotych myśmy dali im tylko połowę, a resztę powiedzieliśmy, musicie zdobyć się sami. Dla mnie to było bardzo trudne. Ja z fundraisingu jestem słaby. Szukanie sponsorów to dla mnie jest droga przez mękę. A oni poradzili sobie doskonale. Oni po prostu szli, gdzie popadnie i każdemu opowiadali o tym projekcie i że oni koniecznie potrzebują tych pieniędzy. No i potem wpłacały osoby prywatne, pensjonaty z gór, z nadmorza, nawet jedno nadleśnictwo nam wpłaciło pieniądze. Oni wrócili do szkoły, oni stworzyli bardzo jasne, czytelne procedury, wymyślili wniosek, konsultacje, rozmawiali, reklamowali to. Z czasem w szkole zaczęła pojawiać się telewizja, gazety, nawet ktoś z Ministerstwa Edukacji zadzwonił się, pytał o co chodzi. Jak widzicie, 13-latka rozmawiającego z 18-latką na serio, jak oni dywagują, ile potrzeba cementu, piasku, polbruku, żeby wybudować parking dla motocykli i skuterów pod szkołą, to widzicie, że oni są w to zaangażowani. Jak oni sprawdzają, ile trzeba wiercić w ścianach, puszczać kabli pod radiowęzeł, to widzicie, że poświęcają czas. A ciężko jest namówić młodych ludzi, żeby poświęcili czas na zajęcia ponadprogramowe. Są zajęci, mają dużo roboty, mają dużo nauki, a tutaj dali od siebie 100%. Dlaczego? Bo czuli, że decyzyjność jest po ich stronie. To są ich pieniądze. To oni zdecydują i ostateczny efekt tego projektu to będzie całkowicie ich dzieło. Ostatecznie zwyciężył projekt zorganizowania ogromnego święta sportu dla całej szkoły. Na te kilkanaście pomysłów, z czego tylko jeden był dla jaj, wybrali jeden, który polegał na zainwestowaniu w siebie samych, w dobrą zabawę i w integrację. To są tylko dwa przykłady uczenia się przez doświadczenie, które można zastosować dla dorosłych, jak i dla młodzieży. To może być świetne wsparcie dla edukacji tradycyjnej, szkolnej. Czy warto inwestować w siebie? Warto. Żyjemy w społeczeństwie, pracujemy w grupach, w firmach, w przedsiębiorstwach, w domu.
ciągle jesteśmy z kimś, rzadko kiedy jesteśmy sami. Im lepiej rozumiemy samych siebie, im lepiej rozumiemy innych, tym lepiej nam się funkcjonuje. Gdy rozmawiam z ludźmi z działów personalnych w firmach, często przewija się taka opinia, że jak kogoś przyjmują do pracy, to często na podstawie umiejętności merytorycznych, konkretnego doświadczenia, dyplomów. A gdy się żegnają, to przez brak umiejętności społecznych, interpersonalnych. Nigdy nie jest za późno, żeby uczyć się. Nigdy nie jest się za starym, żeby nabierać nowych doświadczeń. Michał Anioł w wieku 87 lat powiedział: wciąż się uczę. I do takiego podejścia was zachęcam. Dziękuję.